Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale ruszamy po czwarty kamień ogniskujący. Właśnie, co ja robię? Mieliśmy się przecież przeteleportować do bractwa, a nie biegać na piechotę, bo stamtąd będzie nam bliżej. No właśnie, także ruszamy. Spokojnie, spokojnie, wygrałem. Ja mam chyba za głośno, tak jest, no mam za głośno grę, bo ostatnio u mnie akurat na głośności, no używam 50 punktów jakby głośności, a tutaj jak gram, to staram się dotrzymać w okolicy 40. Tak więc było o te 10 punktów, trochę za głośno. Ale cóż, ruszamy po ostatni kamień. Ostatnio pojawiła się na kanale ankieta. Bardzo się cieszę, że tyle osób z Was bierze udział w tych ankietach, bo to mi pokazuje, jak bardzo dużo Was jest. Aktywnych uczestników i tych, którzy zaglądają na kartę społeczność. Pamiętam, że jak w tamtym roku albo 2 lata temu, jakoś na jesień, chyba 2 lata temu, udało mi się tę kartę społeczność odblokować. Boże, jaka byłam zadowolona. Wiecie, bo kiedyś było tak, że kartę społeczność miało się od 1000 subskrypcji. Potem YouTube to zmienił i tak naprawdę każdy kanał otrzymywał ją od razu. Tak więc ja ją chyba dostałam, jak miałam 400 coś subskrybentów albo 700 coś, kurczę, nie pamiętam już, ale byłam tak bardzo zadowolona, bo to była, wiecie, forma kontaktu z Wami. Bo jednak pod filmami było czasami ciężko, wiecie, jak coś się przesunęło, jakiś odcinek, albo no, nie byłam w stanie nagrać, czy coś takiego. No to kurde, jednak robiło mi to trochę potem roboty i było to takie dosyć słabe. Ale teraz już jest na szczęście dużo lepiej, dużo fajniej i to mnie akurat bardzo cieszy. Miałam w planach poza odcinkiem sobie tutaj powybijać ten las, ale szczerze mówiąc wydaje mi się, że nie ma to sensu. Bo punktów mamy dostatecznie dużo, bardzo dużo nawet. Więc by to było trochę bez sensu. Tu są zębacze. My potrzebujemy się przez nie tutaj w sumie chyba przecisnąć, bo mnie, no właśnie, przyuważą mnie. Ale to nie jest problem. Szczególnie jak zaczynają chodzić na boki i kompletnie mają laga mózgu. W sumie z nowego obozu też byśmy tutaj w miarę szybko dotarli, ale wolałam z bractwa iść, no bo jednak po drodze jakiś expik. Tylko tutaj musimy uważać na orkowe psy. Chociaż ja już pewnie sobie z nimi radzę całkiem nie najgorzej, podejrzewam. Ale lepiej dmuchać na zimne. Dzień dobry, co to za stowarzyszenie krwiopijców? Masakra. Nawet z nich nie będę zbierać już niczego. W sumie faktycznie z tego, co widzę, trofea w jedynce są mało istotne. No bo jednak w sumie nie potrzebujemy w ogóle tych pieniędzy. Mamy tam wieżę mgieł, ale na razie ją zostawiam na jakiś inny kompletnie odcinek. Na razie jednak będziemy... Tam jest Gorn na górze. Ale my tam jeszcze nie idziemy. Na razie sobie przejdziemy tędy. Bo potrzebujemy zdobyć zwój, który nam pomoże się dostać do środka w ogóle tam. Jakby nam zginął Gorn, to oczywiście istnieje B. Marvin B. Można mu trochę pomóc. Wstać, ożywić się. W sumie to my chyba byśmy tutaj i tak przyszli z Gornem, nie? Ale ja tak, wiecie, z przyzwyczajenia tutaj idę. Chociaż wydaje mi się, że chyba możemy mu powiedzieć, że nie ma takiej potrzeby. Zawsze mi się wydaje, że tutaj siedzi jakiś cieniostwór. Nie wiem dlaczego, przecież nigdy tutaj... Chyba, że w jakimś modzie może... Nie mam pojęcia. Mamy klucz. Przemiana w chrząszcza, wytrych, wyszczerbiony topór, trochę bryłek. Jakieś tam pierdółeczki. Możliwe, że zrobiłam błąd, przychodząc tutaj sama, no ale trudno.
Bo Gorn chyba coś będzie mówił, że chce sprawdzić tyły. Ale dobra. Tam. Nie przejmujemy się. Najwyżej z nim szybko pobiegniemy. W ogóle zapomniałam, że mam mikstury prędkości. Ich kurczę nie używam. Ale chyba warto je zostawić na jakieś inne ewentualności. Z jednej strony, a z drugiej moglibyśmy z nich na spokojnie korzystać. Tu są akurat jaszczurki, więc sobie je wybijemy. O, stoi gornik. Pięknie. Po co ja to zbieram? No tak, bo się nauczyłaś, to zbieraj teraz. Zbieraj. Siemano. Cześć, żółtodziobie. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak. Milton, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. A co ciebie tu sprowadza? Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. W pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną. Odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. Dobra, no może być. Nadgonimy drogi. Niepotrzebnie tam polazłam sama, ale przynajmniej nie będziemy się też zatrzymywać. Tylko pobiegniemy od razu najszybciej, jak się tylko da. A zresztą mogły się zrespić jakieś zębacze. W jakimś modzie się chyba respiły. Nie wiem, czy nie w Mrocznych Tajemnicach przypadkiem, ale już nie pamiętam. Mało ważne. Najwyżej Gorny będzie miał takie, no nic tu nie ma. W sumie... Ojejku. Co tam u was, moi drodzy? Ja znowu nie mam na nic czasu kompletnie i nagrywam odcinek prawie w pół do siódmej. Wieczorem. Mimo, że byłam na praktykach do 14. No niestety. Tak też bywa czasami. To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. Dobra, no to... A mogę ci dać miksturę prędkości? Witaj! Bo to jest... Nie mogę. Do boju! Do boju. Z tego co pamiętam, to w Mrocznych Tajemnicach dało się mu dać miksturę prędkości i to było zarąbiste. Idziesz za mną? Idziesz. To było naprawdę świetne, że się dało tak zrobić. Niestety, to nie są Mroczne Tajemnice. To jest zwykły, klasyczny Gothic 1. Już widzę, jak będziemy z nim po tym pniu chodzić. O Boże, to będzie dopiero. Jeszcze jak zębacza zobaczy. To będzie chyba respienie. Jak nie wiem. Ale okaże się. Miejmy nadzieję, że nie wykrakałam. Idziesz? Idziesz, czy się zaciąłeś? Idziesz. Dobra. No i właśnie o tych zębaczach mówię tu. Widzicie, jakie paskudy? Ja sama zresztą teraz spadłam. Jeszcze się zabiłam po drodze. Gorna chyba trzeba będzie ratować potem. Już spadł na dół. Nie wiem, czy on to przeżył, czy nie przeżył tego.
Jesteś tu na dole? Jesteś, żyjesz, dobra. No to posprawię na szczęście. Idziesz, idziesz, dobra, bo ja się trochę zakręciłam z tego wszystkiego. Nie, ale powiem wam naprawdę, nie mogę się doczekać już wolnego. Jeszcze tylko mi zostały w sumie 2 dni. Ale ciuć mok. Idziesz? Czy się zaciąłaś się? Zaciąłeś się wszędzie. Idziesz czy nie idziesz, bo ja... Dobra, chodź. No i teraz będzie najgorsza rzecz pod słońcem. Ten pierdzielony pień. Gorn, widzisz ten pień? O, właśnie tak się na niego wchodzi. No normalnie pięknie, jak nie wiem. Lecimy. No i mamy kratę. Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Te bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. Dzięki, mordo, za podpowiedź. Siema, chrząszczyki. No to wykorzystajmy chrząszcze. Tylko nie mam many. Gdzie jest moje krucze ziele? Super. Zapis. Zróbmy jakiś stały zapis. Szósteczka. Szósteczka, mamy przemianę chrząszcza. Siema. Dobra, możemy się już odczarować chyba. Aż mi zmieniło na najlepszą broń, jaką mogę założyć. Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, możemy iść dalej. Dobra, jestem. Musiałam wyłączyć piekarnik. Okej. O właśnie, zrespiły się nam teraz zębacze na głowie. Widzę, że Gorn tak nie chce się nimi za bardzo zajmować. O. Wow, ale się teleportował, widzieliście to? Dobra, myślałam, że uderzyłam Gorna, ale chyba się udało bez uderzania go. Co tam? Witaj! Do boju! Dobra, gdzie idziemy? Dobre pytanie. Tu jest wieża, te sprawy. Tutaj to, tamto. Chyba tu idziemy, nie? Tu też dużo zębaczy. Tu było w Mrocznych Tajemnicach o tyle przegięcie, że tu jeszcze były te brzytwy, nie? Dobra. Tutaj była gdzieś miksturka, no właśnie. I możemy lecieć dalej. No, bo tutaj był taki winkiel, te sprawy. Tu się tak zachodzi trochę. O, i tu mamy pana cieniostwora. Mamy te duże zioła, to możemy zeżreć. Przez chwilę mi się wydawało, że on idzie prosto na mnie. Zobaczymy, jak tam cioramy tego cieniostwora. No kurde, nie ma o czym mówić. Dawaj z siebie rzeczy, wszystkie co miałeś.
Gorn, nie wchodzisz tu do środka? Widzę, że ci to jak krew z nosa idzie. Przemiana w kryto szczura, bryłki. Mamy kamień. A więc znalazłeś swój magiczny artefakt. Tak. Muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. Dobra, weź poczekaj, bo sobie nie zgarnęłam wszystkiego z tego kufra. O, właśnie. I teraz mamy tutaj jeszcze. Też jest otwarty, trochę bryłek. W ogóle wytrychy to mi się nie przydają w tej grze, zauważyłam kompletnie. Dobra, chodź mordo, tylko teraz wyjdź prosto tymi drzwiami, błagam cię. No, już widziałam, co tam robisz. No, nie wylezie stamtąd. Idziesz? Dobra, udało się. Okej, na szczęście się udało. Zaraz będziemy wracać oczywiście do magów, ale coś się jeszcze pewnie po drodze stanie. Skoro Gorn chce nas tak bardzo odprowadzić. O, super. O, jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć. No to dobra, no to dawaj, klepiemy. Widzę, że on nie potrafi wyżyć się kompletnie. Nie było łatwo. Tak, ale w końcu się nam udało. To chyba był jakiś młody troll. Więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy. Ale na pewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, przyjacielu. Dobra, zanim wrócimy, to chcę wam jeszcze trochę pokazać to miejsce, bo tutaj jest trochę rzeczy. Tutaj mianowicie jest wejście na górę i tam z jednej strony mogliśmy zobaczyć właśnie piedestał, więc tutaj w teorii był kamień wcześniej. No ale w praktyce widać, że go tutaj nie ma. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Mamy tutaj wieżę. I tutaj powinno coś być chyba w tej wieży. W Mrocznych Tajemnicach możemy znaleźć w tej wieży muzyczny kryształ, z tego co pamiętam. A, bo tutaj nie ma wejścia na górę, nie ma drabiny, okej. Czyli zostały drabiny dodane w Mrocznych Tajemnicach na górę. I jeszcze możemy wejść tutaj na górę, wyżej. Po tych oto skałach. I tutaj na górze powinien być chyba kufer. Czy coś takiego. O ile dobrze mi się kojarzy. Ale zaraz zobaczymy. Bo ja już mało pamiętam z tego podstawowego gotika, bo jednak, wiecie, no gra się w jakieś modyfikacje, no to potem one trochę zaburzają te wspomnienie. Jest tam skrzynia. I tutaj mamy kolumnę do przewrócenia. Bezi nie chce jej przewrócić, widzę. Czego ty jej nie przewracasz? Ale ogólnie za pomocą akrobatyki powinno nam się udać przeskoczyć na drugą stronę. Albo i nie. Dobra, to pokażę wam to na Marwinie. Nie wiem, czy tam w ogóle coś jest w tej skrzynce, bo mi się coś kojarzy, że chyba nic nie ma. O, jest jednak zamknięta. No to ogólnie powinniśmy móc wejść tutaj, albo za pomocą akrobatyki, albo po tej w ogóle kolumnie. Chociaż ta kolumna akurat jest przeźroczysta. Lewo, prawo. I mamy przemianę w kryto szczura, trochę bryłek, jakieś pierdoły.
I w sumie to jest tyle z tego miejsca. Sorki za użycie cheatów, ale chciałam wam pokazać, co tutaj się znajduje. Nawet i tak z tego nie skorzystam. To w sumie możemy zrobić F9. Chciałam wam tylko... Aha, nie zrobimy F9, bo już tutaj sobie zrobiłam cuda. No, dobra. No to tak, w ramach ciekawostki. Nie bierzcie tego do siebie. Nie jestem typem cheatera. Chyba, że coś się zepsuło, to po prostu naprawiam. Dobra, no to lecimy takim teraz do nowego obozu z ostatnim kamieniem ogniskującym. Witaj. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Pomógł mi w poszukiwaniach. Wspaniale. Mamy już wszystkie 5 kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Jordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca Rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. Ale barierę utworzyło 12 magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobrze. Spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden. Tylko jeden. Jeden co? Nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Obyś wrócił cały i zdrowy. No dobrze, rozdział 4, Xardas. Może być. To co, do Kronosa i do Riordiana mamy iść. Dobra, siemanko, co masz dla mnie? Witaj. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. A, chodź, chodź. Nasz przywódca opowiedział mi o twoich bohaterskich czynach. Cały nasz obóz, ach co ja mówię, cała kolonia powinna ci być dozgonnie wdzięczna. Przyjmij tę skromną nagrodę w uznaniu twoich zasług. Dobra. Co dostałam od ciebie? Mikstury prędkości, dostałam wyciąg ducha i nabój potęgi. A, i jeszcze wyciąg życia. Super. To co, może byśmy wykorzystali sobie miksturę prędkości, co? Tylko najpierw pójdziemy jeszcze do Kronosa. Myślę, że najlepiej będzie ją wykorzystać, jak zeskoczymy tam koło Horacego. To z tamtego miejsca chyba będzie najwygodniej nam. Ale nie wiem. Wtedy już powinniśmy sprawnie dobiec do obozu. Kronos, siemano. Ty to jak zwykle, kurde, wędrujesz. Witaj. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. Jako strażnik Rudy, chciałbym podarować ci część naszego urobku jako nagrodę za zasługi dla nowego obozu. Mam nadzieję, że zrobisz z tej Rudy równie dobry użytek jak my. Właśnie, przypomniało mi się, że... Zamknij mordę. Przypomniało mi się, że przecież Lee teraz może nam sprzedać jeszcze lepszy pancerz. Mam już dość tej paplaniny. Także pójdziemy po jeszcze lepszy, który kosztuje tam 2 coś bryłek, ale my mamy ich dużo. Więc raczej bez problemów. Gdzie jest Lee, do cholery jasnej?
Nie wiem, śpimy może do rana. Halo. Witaj. Gdzie jest Lee? To jest normalne, że jego tutaj nie ma? Od kiedy? Ale jaja. A moja zbroja to co? Lee. Gdzie Lee znika w czwartym rozdziale? A może tam w drodze do kopalni stoi? Ej, no teraz to mnie zagięło, nie mam pojęcia. No to mało ważne na razie, Lee w takim razie olejemy. Mało mnie to interesuje. Nie ma go, no to go nie ma. A tu jest. Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj, ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. Przydałaby mi się lepsza zbroja. Najpierw musisz sobie na nią zasłużyć. Chciałbym dostać ciężką zbroję. Ten pancerz to prawdziwe dzieło sztuki. Lepszego nie znajdziesz po tej stronie bariery. Możesz mi wierzyć, wart jest każdej bryłki. Dobra. No, mogę przejść? Możesz, idź już sobie. No i to jest zajebista zbroja, nie? F5 robimy, wyciągamy broń i lecimy. Tylko żeby jakiegoś parobka nie uderzyć w głowę. I co? Wykorzystamy sobie miksturę prędkości, no nie? Na 2 minutki. To będzie perfekto. Trochę na tym skakaniu się traci. Ale myślę, że szybko dobiegniemy. Którędy by tu pobiec? Którędy by tu pobiec? Może przy starej kopalni pobiegniemy, nie? Przez lasek. Przy okazji coś się tam zatłucze po drodze pewnie, bo się coś zrespiło. Ale powiem wam, że nie będziemy bardzo się starać tutaj wybijać wszystkich mobów, bo to po prostu nie ma sensu już na takim etapie gry. Wiadomo, będziemy chcieli sobie dobić tą dwurękę, no nie? Bo trzeba będzie zmienić broń, na pewno. Dlatego, że no końcowa broń jest po prostu dwuręczna, więc na pewno będzie nam to po prostu potrzebne. Dobra, biegniemy. Nawet tędy możemy pobiec. Ale fajnie, mamy lepszy pancerz. Bardzo mi się to podoba. Niestety się nam trochę rozpadało. Ale miejmy nadzieję, że nam to nie przeszkodzi w odbiorze. Tu jest też jakaś krwiopijca. Ja w ogóle w tej grze praktycznie, tutaj w jedyneczce aktualnej, nie biłam w sumie w ogóle praktycznie. O, to nam powinno dać do myślenia. W sumie możemy ich dobić. Ale nie będziemy ich przeszukiwać. O nie, mikstura mi się skończyła. Fuck. Kogo my tu mamy? Milton. Ale się woda leje. Oni nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja... Uspokój się, Miltenie. Co się stało? Wymordowali magów ognia. Wszystkich, oprócz mnie. Ale nawet ja otarłem się o śmierć.
Lepiej opowiedz mi wszystko po kolei, od samego początku. Już dobrze, uspokój się, przyjacielu. Wszystko zaczęło się od zawalenia starej kopalni? Zawalenia starej kopalni? Tak, to działo się tak szybko. Nikt nie zdołał się wydostać. Strażnicy zablokowali wejście do kopalni. Jak do tego doszło? Nie mam pojęcia. Kilku kopaczy stojących przy wejściu mówiło coś o potężnym wstrząsie i wielkiej chmurze pyłu z tunelu. Byłeś tam, kiedy to się stało? Tak. Stąd wiem o zawaleniu się kopalni. Mówiłeś coś o magach ognia. Wiem tylko, że wszyscy zostali zabici przez magnatów tuż po zawaleniu się starej kopalni. Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod kamienny krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia. Krzyczeli: zdrajca i spiskowiec! Ledwie uszedłem z życiem. Dlaczego magnaci mieliby wymordować magów? To bez sensu. Wiem, ale nie miałem czasu, żeby zapytać strażników. Zaatakowali mnie natychmiast. Może Diego będzie wiedział więcej. Był w obozie, kiedy rozegrała się ta tragedia. Powinieneś się ukryć. Najlepiej daleko stąd. Nie. Diego kazał mi pilnować drugiego wejścia do obozu. Mamy ostrzegać naszych przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Proszę, porozmawiaj z Diego. Gdzie znajdę Diego? Ukrywa się po drugiej stronie obozu, w pobliżu tylnej bramy. Musisz z nim koniecznie porozmawiać. Do zobaczenia! Dobra, na razie nie będę mu mówić o Lesterze i o Gornie, bo i tak do niego będziemy musieli chyba wrócić, z tego co kojarzę. Dobra, bierzemy kolejną miksturę, żeby nie marnować czasu. Boże święty, no przecież w taką ulewę to tu nic nie widać, po tych pikselach to się normalnie woda leje. Może nie pikselach, ale po tych... jak to nazwać? Kurde, no... No taki ścierwojad ma wywalone, nie? Jak to się nazywa, Boże święty, po tych krawędziach, właśnie. Brakowało mi słowa. Krawędzie. Siup. Kurde, biegnie się trochę, nie? Z 2 minuty to na pewno się biegnie. Tu są kretoszczury w ogóle. A, tu już nie pada nagle, okej. Okay. Siema. Trzeba mu trochę pomóc, nie? Bo się nam chłopak... zbagował. Hej, bądź cicho. Cześć, Diego. Rozmawiałem już z Miltenem po przeciwnej stronie obozu. Dobrze, zatem wiesz już, co się stało. A słyszałeś o planowanym ataku na wolną kopalnię? Napad na wolną kopalnię? To długa historia. Opowiadaj. To nie pierwsza długa historia, której musiałem wysłuchać. No dobra. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili razem z kopalnią. Jasne. Kto kontroluje rudę, kontroluje całą kolonię. No właśnie. Przecież bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przestaną go słuchać. I dlatego postanowił najechać wolną kopalnię? Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. 2 godziny temu 2 tuziny strażników wyruszyły w kierunku wolnej kopalni. Jak mogło dojść do zawalenia się kopalni? Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym poziomie, trafili na podziemną rzekę. Kiedy woda wdarła się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Tylko garstce ludzi udało się wydostać na powierzchnię. Widziałem strażników pilnujących zamkniętych bram. Trzymaj się z dala od nich. Zaatakują każdego, kto spróbuje dostać się do obozu. Obawiają się odwetu za napad na wolną kopalnię. Ale co stało się z magami ognia? Goristo
i jego towarzysze byli jedynymi ludźmi w obozie, którzy zachowali zimną krew. Zabronili przeprowadzenia ataku i domagali się pertraktacji z pozostałymi obozami. Zabronili Gomezowi przeprowadzenia ataku na wolną kopalnię? No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. I co teraz zamierzacie zrobić? To znaczy ty i Milton? Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Będziemy ostrzegali innych przyjaciół, żeby nie wpadli w łapy strażników. Ale mógłbyś coś dla nas zrobić. Nie ma sprawy. O co chodzi? Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Powiedz im, że spotkamy się we czwórkę tam, gdzie zwykle. Jeśli znajdę ich przed tobą, przekażę im ostrzeżenie i wezwanie na spotkanie. Dzięki, przyjacielu. Widzę, że równy z ciebie gość. Idź już. Jeszcze się kiedyś spotkamy. To szaleństwo. Muszę uprzedzić nowy obóz. W takim razie lepiej się pośpiesz. Strażnicy są już pewnie niedaleko wolnej kopalni. Ale przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Nikt inny nie wie o jej istnieniu. Trzymaj się. Dobra, no to lecimy z powrotem do Miltena. Potem wrócimy jeszcze do nowego obozu. Kurde, masakra wam powiem, naprawdę. Mamy zadanie? Mamy. Spotkanie. Trzeba będzie się tym zająć, w tym rozdziale najlepiej. Więc za niedługo myślę, że sobie zahaczymy o górską fortecę, bo tam jest oczywiście Lester, on tam został. No a Gorn już może wrócił do obozu. Zaraz zobaczymy. Ale zaczniemy od Miltena oczywiście. Myślę, że będzie dobrze. Kurczę, no. Powiem wam, że ta seria nam mega leci. To jest 11 odcinek serii. Myślę, że się wyrobimy w 15, to może nie. Ale w 16. Maksymalnie 17. Tak mi coś świta. No patrzcie, ile tam tych strażników. Jest masakra. Ale my mamy lepszą zbroję. Siemanko. Witaj. Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru, nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Lester i ja rozejrzeliśmy się trochę po fortecy w górach. Tak, słyszałem. Wygląda na to, że można ci zaufać. Gdzie wasza czwórka zwykła się spotykać? Ach, tu i tam. Spotykamy się w najróżniejszych miejscach. Do zobaczenia! Aha, i to tyle, dobra. Aha, bo ja nie mam zestawionego teleportera do obozu. W sumie przemiana w chrząszcza mi niepotrzebna i kula ognia też nie. 4-5. To pod czwóreczkę. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak spod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara? Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych 6 magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy. Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspomniałeś coś o jeszcze jednym. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń... O kim mówisz? No dobrze, już dobrze.
Wiele lat temu... Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, 13 mag. 13 mag? Według legendy miało was być tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten 13 mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika. Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten 13 mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Jak ma na imię ten 13 mag? Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Spróbuję dotrzeć do tego Xardasa i poproszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc... Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. Jak mogę przedostać się do Xardasa? Niestety, nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się, niedługo wrócę. Obyś wrócił cały i zdrowy. Witaj! Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość. Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej Straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. Dobra, a my lecimy... Musimy iść do Lestera, nie? Tylko potrzebuję też czarów, bo będą nam potrzebne... Czy ja mam coś... nie, nie mam. Witaj. Handel. Ty masz mi ten, nie masz, dobra. Czyli do Kronosa trzeba uderzyć, o to. Bo jak będziemy szli do Xardasa, to potrzebujemy mieć czary, które są czarami ognia, czarami jakby wody i czarami... Nie, nie potrzebujemy czarów wody, co ja gadam. Potrzebujemy pioruna kulistego. O Boże, Kronos, ten to naprawdę dzisiaj widzę. Podróże masz cudowne. Witam. Handel. Nie chcę ksiąg od ciebie, ale chcę czary. Potrzebujemy pioruna kulistego. Kurde, ale ja nie chcę 10 sztuk, ale dobra, walić to. Może być i nawet 10 sztuk. Masz tą starą zbroję. I dorzucimy parę bryłek. Dobra, będę z piątkę stratna. Mogę przejść. Odczep się ode mnie. Mogę przejść. Ja pierdzielę.
Co za debil. Dobra, kula ognia. Mamy dwie. Najwyżej mamy ognisty pocisk. Mamy też ognistą burzę. Powinniśmy sobie poradzić. Moi drodzy, na zakończenie odcinka... O Boże, nie. Ja naprawdę to zrobiłam. F5. Nie, F4. F4. B42B, bo ja nie wyłączałam tych cheatów po tym, jak żeśmy odbagowywali Diego. Lecimy do Bractwa. Na pewno? Tak, na pewno. Będzie najbliżej. Spokojnie, spokojnie, wygrałem. I lecimy teraz do Lestera. Powiedzieć mu o spotkaniu. A potem polecimy do Diego. Żeby skończyć tego questa, nie? A potem tak, no w kolejnym odcinku trzeba będzie się udać do Xardasa. Zdecydowanie. Myślę, że nic innego nam nie pozostanie raczej. Wiadomo, że mamy jeszcze kwestię wieży mgieł do zrobienia z takich pobocznych spraw. Ale myślę, że to na razie też na luzie. Nie potrzebujemy tego robić już teraz. Chociaż moglibyśmy. Może w kolejnym odcinku, zanim od razu pójdziemy do Xardasa. Nie, wiecie co? Wstrzymamy się na razie z wieżą mgieł. Wydaje mi się, że będzie dobrze to zrobić trochę później. Tam jakichś cudów też nie ma w tej wieży, ale chcę wam ją po prostu pokazać. Czemu ja nie używam mikstur prędkości, no? Mam ich trochę, to możemy ich poużywać. No nie wszędzie nas zaprowadzą teleporty, no nie? A tutaj akurat warto będzie użyć. Pobiegniemy. Znaczy w sumie też moglibyśmy to zadanie robić później, ale nie chcę go zostawiać na później, bo czasami się zdarza tak, że ono się anuluje, bo właśnie za późno je robimy. To jest kwestia chyba zmiany rozdziału. Jak jest następny rozdział, czyli piąty, no to już jest klops. A ja w sumie nie pamiętam, kiedy się zmienia rozdział, więc może nie kombinujmy i po prostu dostarczmy Lesterowi wiadomość, kiedy możemy. Najszybciej, jak się tylko da. Zresztą wiecie, zaczynanie nowego wątku na parę minut przed końcem odcinka też jest bez sensu, więc jak wzięliśmy zadanie ze spotkaniem, to po prostu je zakończymy. Kurde, do starego obozu będzie kawałek, nie? No niestety, tutaj wszystko jest dosyć daleko od siebie. Znaczy, jakbyśmy przebiegli przez ziemię orków, to byśmy byli pod starym obozem. Lester będzie chyba na górze, nie? Nie wiem, trzeba sprawdzić całe to miejsce, bo ja nie pamiętam, ale chyba na górze jest. Na piętrze. Nie ta strona, nie? Nie ta strona. Chodź na górę. No i co? I praktycznie mamy kolejnego questa już z głowy. To jest ten jeden z pobocznych w sumie questów, które możemy zrobić. Wow, dalej mam miksturkę. Nie mówcie mi, że on był niżej. Proszę, nie mówcie mi tego. Albo jest jeszcze wyżej. Wiecie, że to jest możliwe? Chyba tak. Tak, bo tam na górze były te takie pulpity, nie? Dobra, F5 i lecimy. Wolę zrobić F5, żeby nie spać potem z drabiny. Szczególnie, że ta jest za krótka trochę, jak widać. I tutaj trzeba zrobić triczek na drabinę. Nie, no już chyba przesadziłam. Dajcie spokój, przecież tutaj nie ma Lestera. Co ja robię ze sobą? Jeszcze raz. Tutaj go nie ma. On pewnie jest na dole. Tu też go nie ma. Jesteśmy na drugim piętrze. To co, on byłby na parterze? Poważnie? No bez jaj.
że jakieś pomieszczenia ominęłam na przykład. Ja pierdzielę, on cały czas siedzi. Jak się masz? Hej, co tu robisz? Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. I co z tego? Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Niełatwo będzie to teraz odkręcić. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. Chcę się z tobą spotkać, tam gdzie zawsze. Najwyższy czas! I co teraz? Zostanę tutaj, żeby przejrzeć stare księgi. Nie rozumiem. Mistrz Iberion zwykł mawiać: uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami. Mistrz porusza je siłą swego ducha. Dobrze, dobrze. Zrozumiałem aluzję. Uważaj na siebie. Dziękuję. Muszę już ruszać w dalszą drogę. Niech śniący macie w swojej opiece. Okej. F5. Odpalamy kolejną miksturę i pędzimy. W 2 minuty na bank do Diego nie zdążę dobiec, ale będziemy już prawie pod starym obozem. A to już dużo. Tak. Kurde, to w Mrocznych Tajemnicach, czy gdzie Lester tutaj tańczy w jakichś dziwnych ubraniach? Nie pamiętam, ale to jest trochę komiczne. Chyba w Mrocznych Tajemnicach. Taka od ciekawostka ode mnie. Kurde, a może pobiegniemy przez Ziemię Orków? Co wy na to? Byłoby w sumie szybciej. Chociaż z drugiej strony... Tędy będzie jednak szybciej. Tak sobie myślę. Tak, bo od razu wybiegniemy tam, gdzie trzeba. W sumie nawet możemy się pokusić... Chociaż nie, dobra. Boże, no może drzewa to nie. Chyba się tam jaszczurka odbagowała, ta, która była wcześniej zniknięta, to już nie była. Dobra. Siup. I zaraz będziemy pod Diego tak naprawdę. Moglibyśmy też przez Ziemię Orków pobiec, ale tam na razie nie idziemy. W kolejnym odcinku tam pójdziemy, bo trzeba będzie się dostać do Xardasa. Ale to sobie przejdziemy inną drogą. Na spokojnie. Podejrzewam, że zaraz mi się skończy mikstura prędkości, ale to nic, bo jesteśmy już prawie pod Diego. Okej, jeszcze działa. Dobrze wiedzieć, że taki kawał się biegnie 2 minuty. Hejka. Witaj. Mota. Co ty pieprzysz do mnie? Wróć. Trzymaj się. Ja pierdzielę, ja nie musiałam biec do niego, ale fail. Dobra, no trudno, moi drodzy, zakończymy odcinek w tym miejscu. Myślę, że może tak być. Dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Zapraszam was też na Discorda, link macie w opisie. Moi drodzy, w kolejnym odcinku podejrzewam, że udamy się na Ziemię Orków. Spróbujemy odnaleźć Xardasa. Zastanowię się nad tą wieżą mgieł, kiedy ją zrobić, ale wydaje mi się, że raczej nie w kolejnym odcinku, tylko troszeczkę poczekamy na to i co. I to wszystko ode mnie. Życzę wam miłego wieczoru, miłego dnia, zależy kiedy oglądacie i do kolejnych filmów. Cześć!